I przechodząc już do mojej prezentacji, kilka pytań, które pojawiły się na Facebooku związane z WooCommerce'em i dzisiaj w trakcie prezentacji postaram się na nie odpowiedzieć. Zanim do tego przejdę, to kilka słów o mnie. Jestem zakochany w WordPressie od 2006 roku. To jest zawsze taki pierwszy slajd, który się pojawia w moich prezentacjach. Z tej miłości powstał WP Desk w 2013 roku. W WP Desku tworzymy wtyczki do WooCommerce. Zapraszam Was również na portal WooCommerce.pl oraz grupę WooCommerce.pl na Facebooku. Jeśli korzystacie z WooCommerce'a, macie pytania, problemy, zapraszam Was do grupy. Jest tam już ponad 1000 osób i dzielimy się tam wiedzą. Pierwsze pytanie, jeśli chodzi o WooCommerce, to było o takie podstawowe wtyczki, które każdy sklep powinien zainstalować po uruchomieniu sklepu na WooCommerce'ie. I tutaj nie będę podawać konkretnych wtyczek, bo w zasadzie to mógłbym tutaj wymienić połowę wtyczek WP-deskowych, które mamy, natomiast bardziej omówię takie kategorie wtyczek, które uważam, że są niezbędne. Pierwszą rzeczą są bramki płatności. W tym momencie to już jest standard. Tu nie mamy nawet co mówić o tym, że te bramki płatności konwersje podnoszą, co raczej o tym, że po prostu brak tych bramek płatności po prostu konwersje obniża i dość mocno zniechęca klientów do tego, żeby w sklepach te zakupy robić. Kolejna rzecz to wtyczka do wystawiania faktur bądź rachunków. Kolejna bardzo istotna wtyczka to wtyczka do wysyłki. WooCommerce nie pozwala na definiowanie zaawansowanych reguł związanych z wysyłką. Przykładowo w zależności od wagi zamówienia, wagi produktów, które są w koszyku, czy wartości zamówienia. I taka wtyczka do wysyłki, do zaawansowanej wysyłki tego typu rzeczy umożliwi. Kolejna rzecz to integracje wysyłkowe. Jeśli wysyłacie dużo, to takie wtyczki bardzo mocno usprawnią Wam proces nadawania paczek, generowania etykiet wysyłkowych. Także jest Pocztą Polską, czy które zostały opłacone przez PayU. Także taka obsługa wielu zamówień to jest według mnie taka największa wada WooCommerce'a. Natomiast autorzy też sobie zdają z tego sprawę i pracują w tym momencie nad zupełnie nowymi ekranami. Niestety nie pokazali, co wymyślili, aczkolwiek już tam prace wszystkie takie kreatywne i związane z projektowaniem zostały zakończone, także nie wiem, być może w kolejnej wersji, nie tej najbliższej, która będzie na początku kwietnia, ale może w kolejnej to się poprawi. Kolejna rzecz to brak integracji z zewnętrznymi usługami. Tutaj w zasadzie mam takie pytanie, czy jeszcze to faktycznie jest prawda. Bo slajd też pojawia się od kilku lat na moich prezentacjach, a od tego czasu się dość sporo zmieniło. W WP-desku też pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby tych integracji było coraz więcej. Także na pewno zdarzą się jeszcze takie usługi, gdzie PrestaShop czy Magento te integracje będą miały, a WooCommerce nie. No i wtedy faktycznie może warto rozważyć skorzystanie z innego rozwiązania. I trzecia rzecz to słabe raporty. Nie mówię tutaj o raportach związanych z ruchem użytkowników, bo do tego pewnie i tak większość z nas korzysta z Google Analytics. Natomiast mam tutaj na myśli wbudowane raporty sprzedażowe związane z tym, ile produktów się sprzedało, kiedy, czy to byli klienci powracający, czy nie i tak dalej. Jeśli chodzi o te rzeczy, to raporty, które daje WooCommerce, są dość marne i ciężko na ich podstawie podjąć jakieś sensowne decyzje biznesowe co do tego, w którym kierunku na przykład powinniśmy ten sklep rozwijać i co zrobić. Tutaj znalazłem bardzo fajne rozwiązanie, Metoric.com, które wyciąga dane z WooCommerce'a i prezentuje je we własnym panelu. Także jest to zewnętrzna usługa, to nie jest taka typowa wtyczka do WooCommerce'a czy WordPressa, tylko usługa, która działa w modelu abonamentowym, natomiast daje naprawdę ogromne możliwości, jeśli chodzi o raportowanie sprzedaży. Ten slajd miał być pominięty w zasadzie. I kolejne pytanie, jak testować WooCommerce przed uruchomieniem sklepu? I chciałbym zacząć od tego, że przede wszystkim warto zainwestować w kilka środowisk. Jak my tworzymy sklepy dla naszych klientów, to mamy co najmniej trzy środowiska. Jest to środowisko lokalne, każdy deweloper ma kopię takiego sklepu u siebie postawioną i na niej pracuje, dodaje nowe funkcje. Mamy serwer staging, to już jest serwer, do którego ma dostęp klient, który już jest online,
można się do niego dostać i można sobie już faktycznie w jakichś, powiedzmy, warunkach zbliżonych do produkcyjnych ten sklep testować. No i środowisko produkcyjne, gdzie już ten sklep działa dla użytkowników. To, co chciałbym tutaj również powiedzieć, to właśnie jest ten serwer staging, czy testowy. Uważam, że warto zainwestować w dodatkowe środowisko, gdzie możemy sobie zainstalować wtyczki, które chcemy przetestować, a nie chcemy tego robić na działającym sklepie. To, co jest fajne w niektórych hostingach, nie wiem, czy w jakichś polskich jest to już dostępne, natomiast bardzo dużo zagranicznych hostingów umożliwia tak zwany one-click staging. Czyli jak już mamy sklep produkcyjny, to jednym kliknięciem możemy sobie zrobić klona i tam sobie poprowadzać różne zmiany, czy to będą zmiany tekstowe, czy to będą nowe wtyczki. I później w zasadzie jednym kliknięciem również możemy sobie te zmiany wdrożyć na środowisko produkcyjne. Także bardzo fajna sprawa, polecam. Jeśli chodzi o hostingi, które to mają, to m.in. WP Engine, SiteGround, z którego korzystamy, także bardzo fajna sprawa. Warto również zabezpieczyć zawsze taki sklep przed dostępem użytkowników. I tutaj albo można to zrobić przez KT Access, albo wtyczką. Osobiście polecam wtyczkę LJ Maintenance Mode. I tutaj bardzo istotna kwestia, żeby upewnić się, że faktycznie klienci nie mają dostępu do tego sklepu. Zdarzyła mi się taka sytuacja, że korzystałem z innej wtyczki, która włączała tak zwany tryb konserwacji, czyli sklep miał być w założeniu dostępny tylko dla administratora, ale okazało się, że ta wtyczka ma tylko ustawienie, że sklep jest dostępny dla zalogowanych bądź niezalogowanych użytkowników, a nie było tam podziału na role. No i ja sobie to włączyłem, zadowolony, zaczynam sobie wdrażać nowe funkcje, w zasadzie rozwaliłem sklep w drzazgi, patrzę, a klienci zaczynają składać zamówienia. Bo okazało się, że klienci sobie zaznaczyli pamiętaj mnie na tym komputerze, tak? Potem wrócili do tego sklepu i nawet w życiu nie zauważyli, że sklep był w trybie konserwacji, ponieważ byli zalogowani. Dlatego ta wtyczka, którą już tutaj polecam, można w niej ustawić po prostu, która rola ma dostęp. Czyli zaznaczamy sobie, że tylko administrator i wtedy już mamy święty spokój, klienci już tego dostępu mieć nie będą. Kolejna bardzo istotna rzecz, do której warto zajrzeć zawsze przed uruchomieniem sklepu, to jest status systemu WooCommerce. Tam jest bardzo dużo informacji, które mówią o tym, co jest w naszym sklepie pod takim kątem technicznym, jakie jest środowisko serwerowe na przykład, jaką mamy wersję PHP. W tym momencie już do WordPressa jest rekomendowany PHP 7, także możemy sobie to tam sprawdzić. Taką informację również dostaniemy, jeśli korzystamy z jakiejś wersji niższej. Jaki mamy limit pamięci dla procesów PHP, czy mamy odpowiednie moduły zainstalowane. W kontekście właśnie tego remote post, remote get, to jest informacja, która na przykład mówi o tym, czy będą nam działać bramki płatności, czy statusy zamówień się będą automatycznie zmieniać. Także tam każda rzecz jest podpisana i mniej więcej wytłumaczona właśnie o co chodzi. I jeśli coś jest nie tak, to będzie zaznaczona na czerwono. Także na te rzeczy, które są na czerwono, warto zwrócić uwagę. No i mamy też również informacje o tym, które szablony są nadpisywane w naszym modelu. Mamy również narzędzia i to głównie służy do tego, żeby wyczyścić cache, żeby włączyć tryb debug wysyłki, czyli też właśnie wyłączenie cache'u dla wysyłki. Możemy też sobie wyłączyć nadpisywanie szablonów, czyli przykładowo strona produktu to jest szablon, tak? To jest szablon strony produktowej i w naszym motywie możemy sobie ten szablon nadpisać. Natomiast jeśli przykładowo właśnie coś nam się na tej stronie produktowej rozjeżdża, coś nie działa tak, jakbyśmy z tego oczekiwali, to możemy sobie wyłączyć nadpisywanie tych szablonów i zobaczyć, jak wygląda sytuacja, kiedy ten szablon nie jest nadpisywany, tylko jest wykorzystywany szablon oryginalny. Możemy tam również usunąć sesję klientów, czyli też koszyki i tak dalej. I teraz tak, co testować? Bardzo istotna kwestia. Według mnie koniecznie trzeba przetestować płatności i trzeba to zrobić zarówno w trybie testowym, praktycznie każda bramka płatności udostępnia taki tryb testowy, ale również na produkcyjnym. Dodajmy sobie produkt za 50 groszy, złotówkę, bo chyba takie mniej więcej są minimalne stawki i przetestujmy też, jak to działa na produkcji, bo czasem to są dwa zupełnie oddzielne
dwie zupełnie oddzielne rzeczy, zupełnie oddzielne środowiska, które te systemy płatności utrzymują i potrafią wyzyskiwać różne ciekawostki. Jeśli mamy zaawansowaną wysyłkę, która wylicza nam koszty wysyłki w zależności od wagi czy wartości zamówienia, no to sprawdźmy faktycznie, czy te progi odpowiednio się wyliczają. Jeśli zarządzamy stanami magazynowymi, koniecznie sprawdźmy, czy jak składamy zamówienie, czy te stany są pomniejszane. Jeśli sprzedajemy pliki wirtualne do pobrania, no to też sprawdźmy, czy odpowiednio uprawnienia do tych plików są przyznawane, czyli czy po zakupie ten plik faktycznie można pobrać, albo czy można go pobrać bez zakupu, to też jest szalenie istotne. Sprawdźmy, jak działa formularz zamówienia, czy odpowiednie pola są dobrze walidowane. Rejestrację i logowanie użytkowników też warto sprawdzić. Koniecznie sprawdźmy wysyłkę maili i oprócz tego, że maile są wysyłane, sprawdźmy również, czy one docierają. Do każdych transakcji są wysyłane maile i do administratora, i do użytkownika. Warto się upewnić, że to faktycznie jest. No i tłumaczenia. WooCommerce jest w 100% przetłumaczony na język polski, natomiast motywy bądź wtyczki często wymagają takiego dotłumaczenia. Także warto zwrócić uwagę na to, czy gdzieś na stronie nie pojawiają się angielskie frazy. Co zrobić, żeby WooCommerce działał szybciej? Tutaj przede wszystkim chciałem pokazać takie dwa przykłady, bo istnieje taki mit, że na WooCommerce nie można zrobić dużych sklepów. Proszę bardzo, tutaj mam przykład sklepu zrobionego na WooCommerce, w którym jest 500 000 produktów. Baza tych produktów jest aktualizowana co 4 godziny. Oczywiście tam były duże optymalizacje porobione, to jest jasne. Natomiast sklep stoi faktycznie na WooCommerce. Prezentacja będzie dostępna, tutaj jest link do tego case study. Drugi świetny case, który jest bardzo fajnie opisany na kilkadziesiąt stron, to jest sklep, który powstał na Cyber Monday, bodajże chyba w 2015 roku. I on obsługiwał 2000 akcji dodawania do koszyka na minutę. I działał bardzo dobrze. To jest case WP Engine, czyli właśnie tego wspomnianego już hostingu, i Chrisa Limy, który jest jednym chyba z takich największych ambasadorów WooCommerce'a na świecie, bardzo mocno to promuje. I tutaj też jest to kilkudziesięciostronicowy e-book w zasadzie, można powiedzieć, na temat tego, w jaki sposób ten WooCommerce był optymalizowany pod kątem hostingu i samego skryptu. I teraz tak. Jakie polecam tutaj zasoby w kwestii optymalizacji? Przede wszystkim już za chwilę obejrzycie prezentację Grześka Durczana, jak uzyskać 3 czy nawet 4 stówy w Google Page Speed Insights. Także zdecydowanie polecam. Świetna prezentacja i świetna wiedza. Polecam również wpis Bartka Romanowskiego, jak przyspieszyć stronę za pomocą WP Super Cache i wspomniany case WP Engine i Chrisa Limy. Pamiętajcie, że WooCommerce to WordPress, także bardzo dużo też rzeczy odnośnie optymalizacji WooCommerce'a, no trzeba tak czy siak pewnie zacząć i tak od WordPressa. Także wszystkie poradniki związane z WordPressem też jak najbardziej będą adekwatne do tego, żeby przyspieszyć WooCommerce. Jeśli chodzi o własne doświadczenia, to właśnie po prezentacji Grześka, którą w listopadzie w Katowicach widziałem, sam stwierdziłem, że fajnie by było zobaczyć, jak to się robi. Także jeśli będziecie się trzymać tych zasad, które podpowiada Wam Google Page Speed Insights, to w zasadzie większość roboty zrobicie. To chyba też Krzysiek potwierdzisz, że tak powyżej 90 kilku punktów to już jest sztuka dla sztuki, chyba tak, w zasadzie, tak, nie? To jest takie showmeister. Tak. To też jara, nie? To no, ja doprowadziłem sklep WP-Deska do około 90 punktów i stwierdziłem, że to wystarczy. Jakość się drastycznie poprawiła i stwierdziłem, że te wskazówki, które zostały, już po prostu będą trudne do wdrożenia, a jednocześnie nie będą dawały tak dużych rezultatów. Bardzo mocno polecam łączenie CSS-ów, JS-ów i ich minifikację. Osobiście robię to za pomocą Sasa i Granta, to można by było o tym też sporo mówić, może kiedyś będzie jakaś fajna prezentacja na ten temat. Jeśli chodzi o motyw, to też jest bardzo istotna kwestia. Sporo motywów, które są na ThemeForest'cie, są ociężałe i potrafią dość mocno spowalniać ładowanie strony. Osobiście korzystam z Genesis Theme, to jest taki framework do budowy właśnie motywów WordPressowych.
który jedną z największych zalet jest właśnie to, że jest zbudowany po to, żeby działać szybko. Także jest, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowany niż zwykły motyw, ale można na nim zrobić cuda i działa naprawdę szybko. Z własnych doświadczeń mogę również powiedzieć, że jeśli hostingi mają swoje wbudowane technologie do cache'owania, to warto z nich skorzystać. Osobiście korzystam z hostingu SiteGround i tam wygląda to w taki sposób, że instalujecie wtyczkę i w zasadzie zaklikujecie trzy checkboxy. Pierwszy to jest cache statyczny, czyli tam pliki JS, CSS i tak dalej. Drugi to jest cache dynamiczny i później jeszcze można włączyć memory. Także nie powiem Wam dokładnie, co tam się dzieje pod spodem, natomiast z mojej perspektywy klikam checkbox i strona przyspiesza. Także są takie hostingi, które mają tego typu technologie wbudowane. Nie wiem w zasadzie, czy w Polsce takie są. Przyznam szczerze, że z polskich hostingów przestałem już korzystać. Bardzo dużo hostingów, zwłaszcza jeśli one są tak zwane managed WordPress hosting, to one mają wbudowane technologie właśnie między innymi do cache'owania. No i warto również zwracać uwagę na to, jakie wtyczki instalujemy i co one robią pod spodem. Nawet samo to, że dołączanie jakichś kompletnie niepotrzebnych plików CSS czy JS. Ostatnio zainstalowałem wtyczkę, która podpinała jakieś czcionki, z których kompletnie w ogóle nie korzystała, a one się za każdym razem musiały ładować. To jeszcze jedno rzecz dodam, że też warto sprawdzić, jak wtyczki, które działają w backendzie, pakują nam masę bibliotek, które są uruchamiane na froncie. Też jest w ogóle taka sytuacja bardzo dziwna i to też warto sobie zdefiniować, że coś, co się dzieje w baku, no to nie powinno w ogóle zasobów wyrzucać na front. To też warto sprawdzić. A tego jest bardzo dużo. Dokładnie. Higiena związana właśnie z wtyczkami bardzo istotna. Mamy jednego klienta, który ma 130 wtyczek, z czego 70 włączonych. Marek zarządza tym projektem i chyba stara się ograniczyć tą liczbę jak najbardziej, ale też zdarzają się takie przypadki. No i potem no nie ma się w zasadzie co dziwić, że strona jest ociężała. Dobra, dziękuję bardzo. Jeśli macie pytania, to chętnie odpowiem na nie. Ja mam pytanie. Standardowo. Co do listy, ale też będę sam sobie odpowiadał standardowo. To ja otworzę mikrofon. Co do tej listy wtyczek. Tam jest jeszcze jedna rzecz, która na przykład mnie trochę irytuje w WooCommerce. Czyli nie wiem, czy się spotkaliście u Was z tą funkcjonalnością, że jeżeli się reaktywuje produkt, czyli jeżeli na przykład anulujemy zamówienie, znaczy reaktywuje zamówienie, to jeżeli już zejdzie stan magazynowy, to on nie wraca. Dokładnie. I to w dodatku jest feature, a nie bug. I co więcej, tam pokażę palcem, pozwolę sobie, Maciek napisał wtyczkę, która ten problem rozwiązuje. Więc czy to jest feature, czy to jest bug, no ciężko stwierdzić. No autorzy mówią, że to jest feature. Bo to zostało zgłoszone jako bug, ale powiedzieli, że tak ma być. I właśnie dali link do wtyczki, która to przywraca do stany magazynowe. A to mamy w pewnych specyficznych sytuacjach rozwiązanie Maćka. I jeżeli ktoś by chciał, to może do niego napisać, to się podzieli. Bo jest standardowo na otwartej licencji. To wszystko. Dobra, więcej pytań też nie widzę, także dziękuję. Zapraszam.